Witam serdecznie rodziców i modelowych żłobkowiczów. Chciałabym dziś przedstawić Wam warsztaty wielkanocne. Materiały macie już w domu, odebrane zostały przez rodziców. Jak jesteście już gotowi, to możemy zaczynać. Słyszę, że tak, więc zaczynamy. Może pierwszym zadaniem będzie u nas do zrobienia kurczaczek. Będzie nam potrzebny słoik, piórko, oczy, nożyczki, kartka pomarańczowa do zrobienia dzióbka i kartka żółta do zrobienia skrzydełek. Nie mam bibuły, więc wykorzystam do naszego kurczaczka do środka kartki kolorowego papieru. Tutaj już mam odrysowane skrzydełka, ale jak Wy nie macie, to trzeba odrysować. Może zaczniemy. A jeszcze będzie nam potrzebny klej. Klej mam tutaj. Więc odkręcę sobie słoiczek. Włożę do środka karteczki. Wypełnię naszego kurczaczka. Zakręcimy. Odwrócę. Przykleimy kurczaczkowi oczy. Czekajcie, ciocia nie może odkleić. Nożyczki. Spróbuję nożyczkami odkleić te oczka. Jest, udało się. Przykleimy oko. Tutaj jest oczko jedno. Zaraz jak nam się uda, przykleimy drugie oko. Były w miarę równo te oczy. Się tutaj. Tu mamy oczka przyklejone. Teraz wytniemy z kartki pomarańczowej nosek.
Wytniemy. Ciubek. Nie wiem, czy widać, ale tu przyczepimy nos. Przykleimy na kleju. Dziubek. Teraz wytniemy skrzydełka. Wy jak nie macie, bo ja już sobie przygotowałam wcześniej, to proszę odrysować skrzydełka i trzeba będzie wyciąć. Skrzydełko. I tu przykleimy skrzydełko kurczaczkowi. Czy widać dobrze? Jedno skrzydełko już mamy. Teraz, żeby było równo. Mamy dwa skrzydełka. I jeszcze zostało piórko. Przykleimy kurczaczkowi na górę tutaj, żeby miał grzebyk. Posmaruję. Nasz kurczaczek jest gotowy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Miłej zabawy życzę. Do zobaczenia.